Dzień dobry. Nazywam się Mateusz Grzeszczuk. A Podróż bez paszportu to podcast o otaczającym nas świecie. Często bardzo skomplikowanym. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj spotkanie już po dłuższej przerwie jest ze mną Marek Stefan, kolega, współpracownik z magazynu Układu Sił. Zachęcam serdecznie do tego, żeby zaopatrzyć się w magazyn układsił.pl, sił.pl, dobrem numeraty, również do subskrypcji kanału Układu Sił, gdzie pojawiały się rozmowy, między innymi, które mam okazję, przyjemność poprowadzić. Marku, dzień dobry, kłaniam się nisko. Cześć, cześć, witam. Żeby być tutaj też uczciwym, Marek jest członkiem Strategy and Future, również zachęcam do tego, żeby zapoznać się z materiałami Marka, które są i publikowane w wersji wideo i też można poczytać z pewnością. Dzisiaj o Eugeniuszu Romerze, człowieku, który nazywany jest najwybitniejszym polskim geografem, właściwie ojcem polskiej myśli geopolitycznej. Na przykład w rozmowie z Bartłomiejem Radziejewskim on wspomniał, że ta polska myśl geopolityczna w jakiś sposób nie wykształciła, może inaczej, ta szkoła nie miała większego wpływu na to, co dzieje się w ówczesnej Polsce. Nie wykształciliśmy ludzi, ekspertów, którzy mieliby wpływ na to, w jaki sposób myślą Polacy. O świecie, że nasza tam myśl geopolityczna nieco kulała. Nie potrafiliśmy, może, myśleć o sobie jako w organizmie zwanym Europą. Ty się pewnie z tym nie zgodzisz, biorąc pod uwagę biografię pana Romera. Ja się nie jestem pewny, czy się nie zgodzę. To znaczy, na pewno Eugeniusz Romer, tak jak powiedziałeś, był prawdopodobnie najwybitniejszym polskim geografem. Jest również uważany, sam go uważam, za jednego z ojców polskiej myśli geopolitycznej. O czym sobie pewnie dzisiaj jeszcze porozmawiamy w szczegółach. Natomiast no właśnie recepcja jego myśli, to w jaki sposób oceniamy wpływ poglądów Romera, jeśli przede wszystkim chodzi o ten dorobek geopolityczny na praktykę polityczną, szczególnie drugiej RP. Faktycznie był ograniczony, tak? Ale to dotyczy de facto większości polskich myślicieli, politycznych twórców z okresu drugiej RP. Przecież dzisiaj Środowisku, na przykład, redaktora Giedrojcia święca się opasłe tomy, szereg dyskusji na temat na przykład, właśnie buntu młodych, później polityki, na temat braci bocheńskich, którzy przecież zaczynali tworzyć w tamtym okresie. Przecież sporo mówimy i czytamy wciąż publicystykę Cata Mackiewicza, ale to byli ludzie, których wpływ na bieg spraw w państwie. W czasach dwudziestolecia międzywojennego, no niestety był, był mały, tak. Byli to ludzie często niesłuchani. Zresztą dotyczy to chociażby również, też, a może nawet przede wszystkim, Studnickiego, tak? który przecież ostrzegał przed tym, jak może potoczyć się kolejna wojna światowa i ile może ona kosztować Polskę. To jest niestety, mam wrażenie, pewna, pewien stały element towarzyszący ogólnie polskiej myśli politycznej, a szczególnie tym, Przedstawicielom polskiej myśli politycznej, których myśli i pewne założenia, które tworzyli w swojej epoce, się w wielu aspektach nie zestarzały i są. Wciąż je można odczytywać na nowo, tak, i czerpać z nich inspiracje do, do analizowania współczesnej polityki międzynarodowej. No ale problemem jest to, że ci ludzie często w swoich czasach nie byli słuchani, nie byli nie byli akceptowani przez sporą część polskich elit, również przez, przez, przez sporą część uczestników debaty publicznej w swoich czasach. No i to jest, można powiedzieć, wielki, osobny temat. Dlaczego tak jest? Dlaczego ci najbardziej, można powiedzieć, płodni, Najbardziej pod intelektualnie najbardziej ciekawi polscy myśliciele polity, polityczni, po których dorobek się sięga często po latach, wyznawia się przecież jak Cata Mackiewicza, dyskutuje się o ich, o ich ideach, dlaczego ci ludzie w swoich czasach byli de facto właśnie na marginesie, jeśli chodzi o wpływ. Tak realny wpływ na debatę publiczną. Myślę, że to jest, to jest osobny, ciekawy wątek do, do dyskusji, dlaczego, dlaczego tak się działo. Romer nie, niezrozumiany, moglibyśmy powiedzieć, czyli człowiek, którego wizja stała sprzeczności do innych wizji, czy to właśnie w Polsce, o której wspomniałeś, ale również i na świecie. I tak, i nie. Znaczy, to, to, co przed chwilą powiedziałem, przede wszystkim dotyczyło sensu stricte pisarzy politycznych. Romer, przez całe swoje życie był przede wszystkim jednak naukowcem. Nie był głównie pisarzem politycznym. Jego działalność geopolityczna, gdzie jego dorobek, wiedza geograficzna z zakresu kartografii, z zakresu również znajomości rzek, czyli hydrografii, bo Romer jest również znany jako, jako hydrograf, czyli badacz rzek. Dorobek oczywiście w, tym, w, tym jego, w tej jego domenie geopolitycznej on się spotykał z tym. Z jego wiedzą historyczną czy, czy polityczną, jego rozważaniami w tym obszarze. Natomiast Romer przede wszystkim pozostał, pozostał naukowcem, starał się na gruncie właśnie geografii wyjaśnić, dlaczego państwo polskie rozwijało się tak, jak się rozwijało, i próbował również wskazywać, że te czynniki geograficzne miały niezwykle istotny wpływ na na politykę państwa polskiego, na to również, w którą, w którą stronę ekspandowała kultura państwa polskiego przez wieki. Można dostrzec szereg analogii między tym, co pisał Romer, a chociażby koncepcją, koncepcjami geopolitycznymi formułowanymi przez Józefa Piłsudskiego, między innymi, jeśli chodzi o myśl federacyjną, o, o to, żeby na nowo można powiedzieć, w ówczesnych realiach odradzającej się Polski. Odrestaurować tą myśl jagiellońską, tak, czyli funkcjonowania ośrodka siły, polskiego ośrodka siły, który jest tak przechylony w, w kierunku wschodu, a nawet bym powiedział Południowego Wschodu, którego ważnym elementem jest, jest obszar obecnej Ukrainy, tak, i, i, i próba tworzenia tutaj um, jakiejś przeciwwagi dla, dla mocarstw na wschodzie, czyli dla Rosji a także dla mocarstw zachodnich, tak żeby, żeby funkcjonowała w możliwie najbardziej niezakłóconym stopniu jakaś równowaga europejska. Tutaj możemy dostrzec pewne analogie i pewien wpływ. Z tego, co mi wiadomo, raczej nie mamy bezpośrednich dowodów na to, że Józef Piłsudski czerpał bezpośrednio wiem, z, z dorobku intelektualnego Romera. Natomiast, tak jak powiedziałem, widzimy tu szereg analogii bardzo po... Bardzo podobnych założeń wyjściowych co do, co do właśnie tych koncepcji. Zatem, zatem jeśli chodzi o Romera, to, to wydaje mi się, że to, co jest w nim najciekawsze, to właśnie próba wyjaśnienia rozwoju państwa polskiego przez czynniki geograficzne. I to dlatego i to właśnie czyni Romera, głównie moim zdaniem, ojcem polskiej myśli geopolitycznej. Fundacja magazynu Układu się utworzy film dokumentalny o geniuszu Romerze Pieniądze, zrzutki, link w opisie oczywiście pomogło zrealizować ten ambitny plan, przewrócić w jakiś sposób pamięć o ojcu polskiej niepodległości, bo i również takie epitety się pojawiają. Jest to człowiek niezwykle wszechstronny, bo i geograf, geolog, można powiedzieć, polityk, historyk człowiek, który fascynował się statystyką. Raz jeszcze, Eugeniusz Romer co o nim wiem, biorąc pod uwagę jego biografię? Skąd się ten człowiek wziął? No to może spróbujmy się skoncentrować na, na tej jego, można powiedzieć, dorobku intelektualnym i, i, i tego, w jaki sposób można powiedzieć, dorastał do, do tego, że dostrzegł pewne walory, tak? czy, 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 czy istotę funkcjonowania państwa polskiego. Romer, jeśli chodzi o wykształcenie, był, można powiedzieć, dzieckiem niemieckiej szkoły geograficznej. I to jest pewien element jego. Życia intelektualnego bardzo ciekawe, dlatego że Romer z jednej strony aparat pojęciowy, wszelkiego rodzaju metody naukowe, również sposób podejścia do, do analizy rzeczywistości zawdzięczał niemieckiej szkole geograficznej, ale z drugiej strony bardzo mocno i otwarcie polemizował z niemieckimi geografami, niemieckimi geopolitykami, którzy lansowali teorię przejściowości ziem polskich. Która zresztą była również podejmowana przez polskich geografów, jak chociażby Wacław Naukowski, z którym również Romer, Romer polemizował w swoich, w swoich pismach. W dużym uproszczeniu ta teoria sprowadzała się do tego, że Polska nie jest w stanie funkcjonować jako osobny ośrodek siły na pomoście bałtycko-czarnomorskim, dlatego że geografia tego obszaru jest tak ukształtowana, że zasadniczo stanowi to plac boju, plac przemarszu armii ze wschód na zachód i na odwrót. Armii zewnętrznych mocarstw, co sprawia, że po prostu okresowo ten ośrodek siły w tym obszarze sobie funkcjonuje, ale w zasadzie nie, jest, nie, nie ma żadnych trwałych podstaw. Dlatego też również, że nie, istnieje, nie istnieją tutaj żadne realne bariery geograficzne w postaci na przykład dużych, dużych rzek, czy, czy, czy pasm górskich, które by Uniemożliwiały tego typu, tego typu działania zewnętrznych mocarstw. No i Romer twierdził wręcz odwrotnie, to znaczy, po pierwsze, uważał, że rzeki nie są w większości barierami, ale są drogami i wskazywał, że ze względu na rozbudowane prawe dopływy polskich rzek, Polska w sposób naturalny ekspandowała politycznie, kulturowo w kierunku wschodu, a przede wszystkim południowego wschodu w kierunku Morza Czarnego. Dlatego między innymi wskazywał, że Polska największy szczyt swojej potęgi politycznej osiągnęła za czasów Jagiellonów, dlatego że właśnie rozwijała się w naturalnym, wyznaczonym geografią kierunku. W związku z tym właśnie romer lansował teorię pomostowości ziem polskich, tak? I to było można powiedzieć jego, jego główne takie założenie. Które się powtarzało i wokół, te, wokół którego budował swoją myśl. Jeszcze do tych korzeni intelektualnych Romera. Dla niego bardzo ważnym miejscem był ośrodek naukowy w Wiedniu, gdzie tworzył, gdzie również stworzył, można powiedzieć, jedne ze swoich najważniejszych dzieł, m.in. Geograficzno-statystyczny Atlas Polski w roku 1916. I to, również, I to również właśnie jeden no, był dla niego takim miejscem, można powiedzieć, intelektualnego wzrostu. Później oczywiście był bardzo związany z Lwowem i z tamtejszym uniwersytetem, ostatecznie spoczął w Krakowie, tak, tam jest, tam jest dzisiaj jego grup i pod koniec życia był związany z Uniwersytetem Jagiellońskim. Więc można powiedzieć, że te trzy miasta, które łączyło to, że były częścią monarchii cesarsko-austro-węgierskiej, czyli Wiedeń, Lwów i Kraków, były, można powiedzieć, takimi miastami ważnymi dla, dla Romera i no, gdzie właśnie się rozwijał intelektualnie. A co do, co do tego, co, 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 co moim zdaniem jest najistotniejsze, no to jest właśnie pewna taka heisliba, jak to mówią Niemcy, czyli z jednej strony, czyli taka miłość-nienawiść, tak? Z jednej strony. Szacunek do dorobku niemieckiej szkoły geograficznej, w ogóle do geografii jako takiej, która została no de facto stworzona przez, przez, przez Niemców, przez Humboldta i jego, jego następców, a równocześnie niezwykle żarliwa chęć polemiki i udowadniania, że niemieccy geografowie i geopolitycy się mylą, twierdząc, że Polska nie ma naturalnych podstaw do funkcjonowania. Tak? I, I można powiedzieć, że to jest rdzeń działalności Romera jak W tej, tej jego naukowej. Najważniejsze dzieło jego życia geograficzne, geograficzno-statystyczny atlas Polski 1900. 16 rok mówi się o tym, że ten, ten materiał odegrał nieocenioną rolę przy ustalaniu granic II Rzeczypospolitej, że rzeczywiście była to polska perspektywa dla świata, Polski, która od ponad 100 lat Polacy dowiadywali się tyle właściwie, ile przekazali nam zaborcy. To była wydana w trzech językach książka, ona zawiera kilkadziesiąt map i stała się no, takim orężem dla polskich dyplomatów w Paryżu. Tak, no niezwykle Ciekawa historia związana jest z tym atlasem. Mianowicie to już w trakcie I wojny światowej z Romerem skontaktował się Stefczyk, ten słynny Stefczyk od Kastewczyka, który w wyniku rozmowy właśnie z Romerem przekonywał go, że być może wojna będzie zmierzała w kierunku jakichś rozstrzygnięć. Jest szansa na to, że być może Polska znowu wróci na mapę Europy. W związku z tym istnieje potrzeba, żeby światu i Europie pokazać. Że no, Polska ma rację bytu, tak? to znaczy podstawy do tego, żeby funkcjonować na Starym Kontynencie, mimo tego, że przecież po, przez ponad 120 lat nie funkcjonowała jako, jako, jako niepodległe państwo. I Romer zabiera się do pracy. Wiele go to kosztowało, zarówno jeśli chodzi o wysiłek fizyczny, intelektualny, jak i również represje, które go spotkały. Ze strony zaborców, ze strony Austro-Węgier. Skończyło się to nawet próbą osadzenia Romera, przed czym ostatecznie uchronił go jeden z oficerów armii, CK Armii, który udowodnił, że to dzieło, które wydał, ma charakter przede wszystkim naukowy i pod tym względem jest niesamowite, jest, 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 jest bardzo ważne. W związku z tym ten argument Romera podobno wybronił. Atlas faktycznie też nie był wydany w jakiejś zawrotnej liczbie egzemplarzy, ale to, co jest istotne, to to, że jeden z egzemplarzy trafił do Stanów Zjednoczonych. Trafił do Stanów Zjednoczonych przez prawdopodobnie Ignacego Paderewskiego, który był nauczycielem gry na pianinie dzieci prezydenta Wilsona. I... Tym, ten oto sposób atlas prawdopodobnie trafił do gabinetu Owalnego i czytał go sam prezydent Wilson. A później, już pamiętamy, tak? 14 punktów: próba, próba oczywiście tworzenia porządku po międzynarodowego po pierwszej wojnie światowej, no i słynny punkt dziesiąty: powrót Polski na mapę Europy. No, i również tutaj nie mamy bezpośrednich dowodów na to, że Wilson Pole, lekturze Romera stwierdził, że tak, Polska musi wrócić na mapę, bo Romer tak napisał i to wynika z map i z danych statystycznych, które, które przytaczał. Natomiast możemy tak, możemy, możemy stworzyć taką hipotezę i, i mieć, mieć takie przekonanie, że, że jest to wysoce prawdopodobne. Tak? To znaczy, że ten atlas miał wpływ na amerykańską dyplomację. I to, w jaki sposób Amerykanie również patrzyli, ówczesna administracja patrzyła na, na przyszłość powojennej Europy. Także taka, taka była historia tego atlasu. Tego to, co jest też ciekawe, to to, w jaki sposób Romer zbierał dane. Tak? Zbierał dane ze strony oczywiście pruskiej, ze strony właśnie austro-węgierskiej, no ale miał problem z dostępem do danych po stronie, po stronie rosyjskiej. Też ze względu na to, że czarstscy urzędnicy raz, że nie byli zbyt skrupulatni, a dwa, że specjalnie też zafałszowywali niektóre dane. W przeciwieństwie na przykład do, do statystyków czy, czy urzędników pruskich i austro-węgierskich, którzy, którzy właśnie tutaj te dane starali się często przekazywać dość rzetelnie. Natomiast mimo wszystko udawało się rom Romerowi wskazywać na, na te różne ślady i wyspy polskości. Na wschodzie, między innymi badając to, gdzie wydaje się prasę po polsku, gdzie się wydaje książki po polsku, gdzie się uczy, w jakich, w jakich, y, gdzie dzieci uczą się języka polskiego, tak? Gdzie. Y, no i to, to co również uważał, że, że jest pewnym wskaźnikiem tego, że Polacy stanowią na danym obszarze jakąś zwartą grupę, jest również. Y, występowanie, występowanie wiary katolickiej, tak, bardzo, bardzo też to wiązał, tak. Uważam, że jest to jeden z takich elementów, które wówczas no, świadczyły o tym, że jeżeli gdzieś na wschodzie występowało jakieś duże skupisko, skupisko katolików, o czym na przykład świadczyło to, że w danym obszarze wydawało się na przykład Biblię. <laughs> No on właśnie tego typu śledząc tego typu informacje, dochodził do pewnych wniosków, tak? No to, to, to tam według niego było istaniało duże prawdopodobieństwo właśnie, że na tym obszarze Polacy stanowią jakoś zwarte, jakieś zwarte skupisko i tak dalej, i tak dalej. I no i w ten sposób tworzył swoje mapy. Po, po oczywiście już odzyskaniu niepodległości wiele z tych informacji się po prostu potwierdziło, romer. Romer miał, 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 miał całkiem niezłe tutaj wyniki, jeśli chodzi o dokładność tych danych. Także... No i potem oczywiście ten atlas odegrał ważną rolę i mapy, sama też bezpośrednie zaangażowanie Romera podczas konferencji w Wersalu. Tak, człowiek, który wyprzedzał własną epokę, tak przynajmniej jest... Traktowane pod takimi epitetami się traktuje Eugeniusza Romera, zbiera, fundacja zbiera na film. Wydawać by się mogło, że tak ważna postać powinna się doczekać jakiegoś angażu albo zaangażowania osób z administracji publicznej, administracji państwowej, że tutaj nie, nie, nie będzie trzeba zbierać fundusze na, na opłacenie pracy ekipy filmowej, że jest to oczywistość że taki film o takiej osobie powinien powstać. Potrzeba, rozumiem, wsparcia słuchaczy i słuchaczek. Tak, zdecydowanie bardzo serdecznie zachęcamy do wsparcia tego, tego projektu. Pomysł powstania o, o filmu o Eugeniuszu Romerze zrodził się z przekonania, że Eugeniusz Romer jest jednym z nieznanych ojców polskiej niepodległości. To jest moje przekonanie osobiste, że właśnie tak jest. I za chwilę mogę coś więcej na ten temat powiedzieć i uzasadnić, dlaczego tak, dlaczego tak sądzę. Natomiast raz jeszcze zachęcam do zapoznania się z materiałami na stronie Układu Sił na, na, na wsparcie tego projektu. To może w opisie tej rozmowy Mateusz wrzuci link do Zrzutki i do, do innych miejsc, gdzie możecie się też Państwo za które już opublikowaliśmy, bo jest i trailer tego filmu, i są też pierwsze rozmowy, między innymi z wnukiem Eugeniusza Romera, który w tej chwili ma ponad 90 lat, i, ale bardzo dobrze pamięta swoje rozmowy z dziadkiem, między innymi również o jego, o jego pracy. Eugeniusz Romer był ojcem polskiej niepodległości, dlatego, że bezpośrednio angażował się w proces kształtowania polskich granic. Najpierw tworzył przy polskiej delegacji, przy, kongresie, przy, 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 przy konferencji w Wersalu po zakończeniu I wojny światowej, tworzył Romer biuro geograficzno-statystyczne, które to właśnie dawało polskim dyplomatom wręcz do ręki argumenty na rzecz kształtu polskich granic. Na tymi argumentami były mapy, były wykresy, były dane statystyczne. Które właśnie wskazywały, że na to, gdzie Polacy występują jako pewne, pewne, pewne zwarte skupiska ludności, jak wygląda kwestia, kwestia języka, i tak dalej, i tak dalej. No i dotyczyło to tutaj granicy, granicy zachodniej, granicy południowo-zachodniej. Romer wykonał w, w Paryżu niesamowitą pracę, tak z, właśnie związano z tym. Z, z zadaniami, z, no z które stały przez, przed, przed, przed Komitetem Narodowym Polskim, czyli przed polską delegacją na, na, na tą konferencję. I Romer był również zaangażowany w pracę podczas konferencji ryskiej, która kończyła wojnę polsko-bolszewicką. I tam również odegrał bardzo podobną rolę, to znaczy wręcz rysował mapę, przebieg polskiej granicy wschodniej. I z tym się również wiąże ciekawa rzecz, mianowicie Romer. Hmm, Intelektualnie zwolennik powrotu Polski do pewnych ram funkcjonowania państwa w takim duchu jagiellońskim, czyli wysuniętej mocno w kierunku wschodu, południowego wschodu, nieco rewiduje swoje poglądy, dlatego że zdaje sobie sprawę, że Polska jest na tyle osłabiona w wyniku pierwszej wojny światowej, w wyniku. Procesu odzyskiwania granic, kształtowania tych granic, w wyniku wojny polsko-bolszewickiej, że nie jest w stanie mieć bardzo posuniętych na wschód i południowy wschód granic, bo nie będzie w stanie takiego organizmu państwowego po prostu utrzymać realnie, tak? bronić jego granic. Polska jest zbyt słaba, czy była zbyt słaba wówczas. Dlatego m.in. on kreśli tą granicę nieco. W nieco mniej takiej rozbudowanej formie, yy, czyli granicę, która no, na przykład nie dotyka czy, czy nie dociera do Bramy Smoleńskiej, czyli tego obszaru między Dnieprem a Dźwiną, który stanowił no, taki strategiczny punkt konfrontacji między Imperium Rosyjskim a Polską przez, przez szereg, yy, szereg stuleci, właściwie od XVI stulecia. No ale według Kromera nie było szans na to, żeby Polska była w stanie, mówiąc kolokwialnie, tak wielki obszar ogarnąć. Od Śląska, przez, od Górnego Śląska, przez, przez, przez tutaj Polskę Środkową, aż po, aż po Berezynę wręcz. tak. Więc w związku z tym ten, ten, ten okrojony kształt granic. No i osobnym, więc jakby to, to, to zaangażowanie moim zdaniem w jedną i w drugą konferencję bezpośrednie, tak, wpływ na kształt tych granic sprawia, że no bez, moim zdaniem teza o tym, że Romer jest nieznanym ojcem polskiej niepodległości, nieznanym dlatego, że raczej się go nie wymienia w gronie tych przecież największych polskich dyplomatów, którzy, czy wojskowych, tak, którzy, którzy byli zaangażowani. W, w odzyskiwanie niepodległości po 1918 roku. No to wszystko sprawia, że Romer, moim zdaniem, zasługuje na to, żeby się w tym panteonie bohaterów narodowych, narodowych znaleźć. Między innymi ten film jest jedną z prób przywrócenia pamięci o, o Eugeniuszu Romerze. Jest próbą przywrócenia, przywrócenia również wiedzy na temat jego dorobku, na, te, na temat tego, kim był. I, i taka jest nasza misja, dlatego też raz jeszcze serdecznie zachęcam do wsparcia tego, tego projektu. Ja również zapraszam zrzutka.pl, stwórz z nami film dokumentalny Eugeniuszu Romerze. Za dzisiejsze spotkanie, rozmowę bardzo dziękuję Marek Stefan. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie za odsłuchanie tej audycji. Zachęcam oczywiście do kliknięcia subskrybuj, obserwuj oraz wsparcia mojej pracy na serwisie Patreon. Do usłyszenia!